Wynagrodzenie chorobowe. W programie RAKS możemy w prosty sposób dodawać zdarzenia chorobowe do kalendarza pracowniczego i naliczać wynagrodzenie chorobowe. Zacznijmy od dodania zdarzenia chorobowego w kalendarzu pracowniczym. W tym celu z górnego menu wybieramy kadry, kalendarz, rejestracja zdarzeń. Z listy po lewej wybieramy pracownika. Przechodzimy do zakładki Lista Zdarzeń i wybieramy Dodaj. Z rozwijanej listy wybieramy wynagrodzenie chorobowe 80%. Następnie określamy ramy czasowe trwania choroby. W polu średnia z okresu określamy, czy program ma pobrać średnią z innego zdarzenia. Zapisujemy wypełniony formularz. Zdarzenie zostało dodane do kalendarza pracownika. Przechodzimy do rozliczenia wynagrodzenia. Wybieramy Płace, Listy Płatnicze, Umowy o Pracę. Po lewej znajduje się pole wyboru okresu rozliczeniowego. Klikamy Dodaj, Dodaj Realizację do listy płatniczej. Wybieramy interesującego nas pracownika. Program przelicza wynagrodzenie. Zostaje wyświetlony raport z operacji. Zamykamy go. Na liście płatniczej pojawia się nowa realizacja. Z prawej strony widoczna jest struktura wynagrodzenia pracownika z podziałem na składniki wynagrodzenia, odprowadzone składki, naliczony podatek oraz określona jest forma wypłaty. Następnie przechodzimy do szczegółowego podglądu realizacji. W nowo otwartym oknie po lewej mamy drzewo grup składników wynagrodzenia, po prawej natomiast szczegółową listę wybranych składników. Z drzewa wybieramy kategorię choroba. Po prawej pojawiają nam się szczegóły rozliczenia okresu choroby, m.in. kwoty potrącenia od składników stałych i zmiennych oraz kwota wynagrodzenia chorobowego. Po wybraniu kategorii dni choroby pojawia nam się zestawienie dni spędzonych na zwolnieniu przez pracownika zestawionych z formami wynagrodzenia. Przechodzimy teraz z powrotem do kalendarza zdarzeń. Klikając dwukrotnie na dodanej wcześniej chorobie przechodzimy do podglądu zdarzenia. W związku z tym, że wynagrodzenie za ten miesiąc zostało już rozliczone, w podglądzie choroby pojawiły się dwie nowe zakładki: rozliczenia i potrącenia. W pierwszej z nich widzimy podstawę do wyliczenia średniej chorobowej, wyliczoną już średnią oraz wyliczone wynagrodzenie za przebytą chorobę. Pod zakładką potrącenia kryją się z kolei potrącenie od pensji z tytułu nieobecności z podziałem na potrącenie od składników stałych i zmiennych. Dziękuję za uwagę.